Składamy zatem panu przewodniczącemu Michałowi Matejce 100 interpelacji na 100 dni, w których mówimy, sprawdzamy i uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi taką drużyną, która być może nie zabrała koalicji, ale wspólnie składa te pytania na pana ręce. Dziękuję uprzejmie. Koalicja Obywatelska plus Otwarty Ursynów, no niestety nie wniosła nic nowego. Wiele tych obietnic, które zostały złożone w deklaracji koalicyjnej, tak naprawdę leży poza zakresem kompetencji dzielnicy, jest niejako też podpisywaniem się pod działaniami władz miasta. Wiele z tych rzeczy wydaje się być abstrakcyjnych, czyli nieco odbiegających od rzeczywistości, a przez to niestety nierealnych, czyli ciężkich do zrealizowania. W ciągu tych 100 dni udało nam się przeanalizować program, który był fundamentem zawarcia naszej koalicji i nadaliśmy bieg większości postulatów, które zostały zawarte w naszej umowie. Oczywiste jest, że nie da się w ciągu 100 dni rozwiązać wszelkich problemów, ale takie rzeczy jak na przykład budowa pełnowymiarowego boiska do piłki, czy wydłużenie godzin pracy urzędu, tworzenie mini parków, zazielenianie Ursynowa. Te wszystkie punkty, które zostały zawarte w naszym porozumieniu, są powoli realizowane. To jest ciężka praca, której mają ogromne środki, mają tak naprawdę ogromne możliwości. Dlatego chcemy, żeby te ogromne środki i ogromne możliwości zostały spożytkowane w sposób właściwy. W ciągu 100 dni naprawdę trudno jest ocenić, bo to jest taki też nowy rozbieg przede wszystkim, a poza tym cały ten plan, który jest rozpisany na 5 lat, nie może być zrealizowany w ciągu 100 dni. To jest niemożliwe i radni z opozycji targani frustracją. Rozumieją to, ale nie chcą przyjąć do wiadomości. Ich prawo. Ważne, żeby nie przeszkadzali. Mogą się dołączyć. Będzie lepiej, będzie szybciej. Mnóstwo świetnych pomysłów, naprawdę. I po prostu czekamy na ich realizację.